A teraz z cyklu wynalazki, które wstrząsnęły, zapraszam na spotkanie z Blubem. No, kolego Blub, co tam dużo gadać? Gratulacje, nie wybuchło! Ha, to cóż! Nie jeden raz czułem, że namakamy, ale jakoś się udało. Kolega Wisław nawet poświęcił się i zatkał samą sobą dziurę w rdzeniu. Chociaż tylko szkoda, że nie przysłali go 2 miesiące wcześniej. A co to w ogóle jest? Są takie dni, że sam sobie zadaję to pytanie. Teoretycznie, mój drogi Kretnik, to właśnie jest nasz engine. To na nim opiera się cała ta przygoda nasza. O matku, Blub! Ty wszystko to sam obsłużyłeś? Pamiętam, skądże znowu? Blumu żyje swoim życiem. Ja mam tylko młotek, pokrętło i klucz francuski. Blumu? To brzmi jakoś tak ze starokretońska. Bardzo dobrze kojarzysz, Kretnik. Wydobyliśmy to bowiem z ruin Mu. Jest to zwieńczenie pracy wielu pokoleń kretonów. A nad czym oni pracowali tak usilnie? Nad maszyną do robienia wszystkiego, oczywiście. Ale bez rezultatu. No i w końcu się poddali, bo doszli do wniosku, że nie da się wyeliminować czynnika kraciego. A, i wyrzucili efekt swoich prac do oceanu. No, a my go wydobyliśmy. No, a co to robi? Wszystko, ale nie do końca. Na przykład nie rotuje do końca obiektu. Zobacz. Faktycznie, to skandal. Skandal, a ponadto wstyd. Dlatego Jean-Paul jest właśnie taki obrażony, o. Nie dziwię mu się. Gdybym wcześniej o tym wiedział, nie ruszyłbym palcem. No ale ostatecznie, dzięki Blubowi, jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. Czyli na końcu? Prawie na końcu. Wystarczy, że jeszcze raz popatrz. Na przykład przywalę młotkiem i... Jesteśmy na końcu. Ale nie do końca. Nie do końca, na końcu, czyli gdzie? No akurat tak wyszło, że na początku. O matko, co my teraz zrobimy? Słyszę, ktoś się zbliża. Poprosimy go o pomoc. Ty musisz nam pomóc. Musisz nam pomóc. Ja nic nie muszę. Musisz. Zaraz, zaraz. To wy nędznicy? To my. Vive la résistance.